Szanowni Państwo, zaczynamy od czempionatu klaczek rocznych. Witamy serdecznie na trzecim ogólnopolskim czempionacie koni arabskich pod honorowym patronatem prezydenta miasta Radomia. Witamy bardzo gorąco w imieniu organizatora i dyrektora pokazu pana Stanisława Redestowicza. Witamy wszystkich partnerów, sponsorów, strefę gastronomiczną Leclerc, Castorame, Galabeton, Aluron, Calvado, Winflor, Nihilnowi, Permedia, Janas, Windor, Solidbet, Trendglass, Kamar, VTO Dekord, wodociągi miejskie w Radomiu, Tutto Arabi, spółdzielnię mieszkaniową Administrator, Urząd Miasta Radomia, firmę Goliat, Krawczyk i Mandaryn. Yeah.
Tutaj dla Państwa z publiczności parę słów wyjaśnienia. Do finałów, czyli czempionatów, przechodzą konie z pierwszego i drugiego miejsca w każdej klasie. Akurat tutaj, teraz oglądamy klaczki, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasie pierwszej A i pierwszej B. Te klaczki zostały zakwalifikowane do czempionatu klaczek rocznych. Za chwilę poznamy wyniki czempionatu klaczek rocznych, a sędziowali Christine Jamar z Belgii, Renata Schibler ze Szwajcarii, Murilo Kamer z Brazylii oraz Razi Al Sulaiman z Kuwejtu. Przypominam, że asystenci sędziów to Zuzanna Zajbt z Polski, Medhat Gaber z Egiptu, Komisja Dyscyplinarna Frank Fazeli, Ringmaster Peter Hegman z Niemiec, lekarz weterynarii pokazu dr Grzegorz Korczyński, transmisja na żywo Arabian Essence, a nad biurem pokazu dzielnie baczą Andrzej Brzęczkowski, Michał Tomczyk i Edward Świerczkowski. Proszę Państwa, znamy już wyniki czempionatu klaczek rocznych. The results of yearling female championships.
Numer trzeci, brązowy medal, the bronze medal goes to Diodora. Srebrny medal, the silver medal, Chaos Nefretete. I zwyciężczyni czempionatu klaczek rocznych, the winner of the yearling female championship, Elgota. Gorące brawa, proszę Państwa. A do dekoracji poprosimy dyrekcję firmy Windor, pana Andrzeja Brzęczkowskiego, dyrektora do spraw rozwoju firmy Windor, pana Przemysława Stable, dyrektora handlowego i pana Zenona Arczewskiego, prezesa firmy Winflor. Pan Andrzej Brzęczkowski, pan Przemysław Stable i pan Zenon Arczewski będą wręczać nagrody. Za złoty medal Elgota, po Ascot DD od El Mediara po Eryx. Właścicielem oraz hodowcą jest Stalina Koni Michałów. Elgota by Ascot DD out of El Mediara by Eryx. Owned and bred by Michałów Stad. Srebrny medal, the silver medal, goes to Chaos Nefretete by Psyche Keret out of Chaos Persefona by Poganin. Owned and bred by Hrycynno Pałac Stad, Krzysztof and Alicja Poszepczyńscy. Jeszcze tylko chwila dla fotoreporterów. Tu można się bardzo szeroko uśmiechać, pięknie pokazać. Brązowy medal Diodora po Zeus EA od Druchna po Ensenator. Własności oraz hodowli pana Petroniusza Frejlicha. Poprosimy zwycięzców o rundę honorową. Elgota. Chaos Nefretete. I Diodora. I za chwilę czempionat klaczy młodszych. Just right a moment, we're gonna begin with junior female championships. Okay, we are after the first championship of yearling fillies, and we are with director Maciej Grzechnik from Michałów Stad. It is a good start for Michałów because they just won a gold medal with the pretty filly, and yes, this is a great start of the day for you. Yes, we are very. I'm very glad for this start, first championship in this championship. Our good filly take championship Elgota, very nice filly. Our hope for the future. We would like and we hope next championship will be good for us also. Of course, we keep the fingers crossed because you will still see some very nice Michałów Stad horses today in the championship. Thank you. Thank you.